Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek HK i zapraszam was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś Pobudzenie. Jest to deck pod zestawienie takie, które odzwierciedla trochę konstruktów i trochę wzmocnień z Pobudzenia. Zobaczymy, jak to wszystko razem będzie się kleić, czy w ogóle. Szczerze mówiąc, chciałem to zrobić na materiale, można powiedzieć pierwszy raz tym zagrać. Nie wypróbowywałem tego deku, więc będziemy razem poznawać siłę tego deku. Mamy tutaj torkę Aglaize, wiadomo, Aglaize jest jedną z moich ulubionych kart, więc nie mogło jej tutaj zabraknąć. Sheldon zadaje wrogiej jednostce na bliskim starciu obrażenia równe wzmocnieniu Sheldona, czyli im więcej będzie miał siły, tym więcej, o więcej będziemy mogli go uderzyć, to znaczy wrogą jednostkę. Opętany dało pod 2 grady kamieni, dzięki czemu mamy niezłe skrócenie, więc nawet całkiem sympatyczne jest to zagrać w pierwszej rundzie, ale wcześniej oczywiście jakiś inny konstrukt. Mamy ożywioną zbroję, która będzie miała 10 punktów siły po wystawieniu, ponieważ jest równe to sile pancerza. A jak wiemy, ożywiona zbroja dostaje nerfy takie, żeby jeden slot po prostu zablokować na siłę mniej, ponieważ jest stosunkowo mało kart, które wymagają zmiany o siłę mniej. Ifrit Kolos, bardzo fajna karta, na rozkazie zadaje 3 sąsiadującym ze sobą wrogim jednostkom 0 punktów obrażeń. Po wystawieniu każdego konstrukta zadajemy o 1 obrażeń wzwyż na każdej jednostce, włącznie z tymi sąsiadującymi. On też sam się wlicza, więc jeżeli zagramy wcześniej wszystkie konstrukty, a na końcu Ifrita Kolosa, będzie zadawał po 3 punkty obrażeń i odnowienie 3, więc jest to stosunkowo bardzo mocne. Wtedy potrafi zrobić 14 za 10, a później jeszcze przy odnowieniu 3 potencjalnie lepsze punkty. Wściekły Ifrit, jedna z fajniejszych kart uważam. Na rozmieszczeniu zadajemy wrogiej jednostce 5 punktów obrażeń. Zwiększamy wartość o 1 za każdy konstrukt zagrany przez nas wcześniej. Mamy ożywioną zbroję, z nimi razem Mahakamscy Traperzy są obfici w punkty, więc możemy się albo obronić fajnie, albo nawarstwić tempo w pierwszej rundzie na przykład. Gdzie tak naprawdę często Pobudzenie ma z tym kłopot? Hawekarzy przemytnicy niestety nie wzmocnią ożywionej zbroi, więc staramy się ożywioną zbroję dosyć szybko grać. Urodzajne żniwa, 2 egzemplarze. Chciałem tutaj zawrzeć Simlasa, ale jednak się nie zmieścił. No i powiem wam, że chciałem tutaj... zawarłem tutaj czarodziejkę z Dolblatana, żeby to był taki wymuszacz removala od przeciwnika, być może blokady czy czegokolwiek takiego. I dzięki temu może bezpieczniejszy trochę będzie Havekar, czy na przykład nasze konstrukty. Nie trzeba, żeby nasze konstrukty były jakby chronione, ale Ifrit Kolos jest jedynym konstruktem, którym chcemy, żeby był jak najbardziej chroniony. Tris Motyle, opcja wyciągnięcia karty z naszej talii na rękę, wzmocnienie ją o 3 i odrzucenie karty jakiejś do talii po prostu. Dodatkowo Dekret Królewski, jest to opcja zagrania jednostki z naszej talii pod wyciągnięcie, więc mamy poniekąd 2 wyciągarki, dzięki czemu możemy mieć przywilej tego, że zagranie Itlin będzie na przykład dużo lepsze, gdzie wzmacnia nieneutralną jednostkę w ręce o 4, czyli jeżeli mamy 3 karty, na przykład Dekret, Aglaize i Torkę na ręce, zagrywamy Dekret w Torkę, a Torkę ewidentnie wzmacnia Aglaize w 100% o 4 również i siebie, więc jest to 8 punktów z niej, plus potencjalne oczywiście z Aglaize. Wiadomo, Aglaize jest to dwukrotność jej wzmocnień. Hawekarskie wsparcie, jeśli jednostka jest wzmocniona, wzmacniamy ją dodatkowo o 3. Krasnoludzki wóz bojowy, żeby chronić na przykład Hawekarów lub ewentualnie dawać na ożywionej zbroi ten pancerz, dzięki czemu lepiej będzie dysponowany Mahakamski Traper. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Zapraszam was do zmagań rankingowych. Znaję niczego, co ludzkie. No i mamy pierwszego gracza. Zew Harmonii kontra Pobudzenie. No tutaj może być ciężko, ze względu na to, że jeżeli jest to Quarixis, no to będzie
trzeba go wyciągnąć. Grat kamieni do wymiany, następny odkładamy na spód poprzez przeklęty zwój, bo gramy tutaj przeklęty zwój. Fajnie, że urodzajne żniwa są na ręce. Jest mahakamski traper, jest ożywiona zbroja, wóz, super. O, tego właśnie szukałem, wyroczni. Urodzajne żniwa, no nie są złe, w razie czego wzmocnimy sobie tego HWK-ra, nie? Dobra. Więc tak, zaczniemy od... On mi może usunąć 3 punkty, może mieć niby obrażeń, więc może sobie zastosuję to naprzód. Grat kamieni poleci na spód. Może dociągnę Aglais i będę wzmacniał na przykład urodzajnymi żniwami Aglais, ale wolałbym, wiadomo, Torkiego. Muszę też mieć czym grać na tą rundę, nie? A na tą rundę, chyba że mahakamskiego trapera drugiego, bo później nie zrobi nic. On jest... Oj! Oj! Ja i natura to jedność. Rywal chce naprawdę tutaj mocno zaszaleć. Dobra, zagramy sobie ożywioną zbroję. Mogłem jeszcze poczekać, bo jak mi przeciwnik wygna, no to będę miał kłopot. Grat kamieni na spód. To jest taki minus, nie? Że z ożywioną zbroją trochę, można powiedzieć, ryzykujemy, bo jest to potencjalny cel pod Sirocco, ale... Przeciwnik też widzi, jeżeli gramy pobudzenie, czy faktycznie no nie będzie lepszego celu, na przykład Aglais czy Torkiego. Dobra, wody Drokilonu. Niezłe rozstawienie u niego jest. Myślę, że zagram lidera. Tak. No i teraz zagramy sobie wyrocznie Torkiego. Torkę wzmocnił z Sheldona, więc idealnie, podoba mi się to. Trzeba wypić kawusie, pomimo że jest 20. Anterion, bardzo mocno. Myślę, że pierwszą możemy mieć rundę z głowy, ale jeszcze się nie poddajmy, mamy tutaj czym grać. No on nam będzie patrzył, żeby usunąć ożywioną. Wiecie co? Na tą chwilę zagram sobie jednego mahakamskiego trapera. Co? O, jasny gwint. No to źle złożyłem dek. Jasny gwint, ja się myślałem, że wzmocnię o 13. Zyskaj witalność równą pancerzowi. Na barykadzie się wzmacnia. A jak my mamy dać barykadę? No nie idzie. Jedynie jakby był wcześniej agitator. No to wyszła lipa. To jak? Robimy interesik? Niech to szlak. No i będę musiał to zmienić, nie? Jakoś. Ach, a miało być tak pięknie. Przecież wiecie, ile to by zrobiło? O. 59-38. No i myślę, że tu powoli będzie musiał iść pas. Bo nie mam raczej wyjścia. HWK jeszcze coś tam wzmocni. Chociaż niby mogę grać, nie? On to gra. Ożywiona dostanie 3. Rozdziobią cię, kruki. Nie wierzę, że tak zrobiłem.
To lepiej jest wprowadzić przedwiecznego DAO i za nich coś tam dać, nie? Może jak mamy dekret, to Etrieli Muir Lege? Olercia. 64-33. Tutaj już nie chcę grać. Ajajaj! Ale musiało być moje zdziwienie, jak witalność zamiast wzmocnienia była. No bo byśmy musieli grać Agitatora, a na to, że gramy dwóch mahakamskich traperów tylko i wyłącznie, czyli dwóch krasnoludów, no dobra, to jest trzeci, Sheldon. Ale mi się wydaje, że nie byłoby sensu ich tutaj zamieszczać. Dobra, to ma być trochę kontroli, trochę własnych punktów i myślałem, że właśnie mahakamski traper będzie wjeżdżał niewiarygodnie. Ale jednak cóż, popełniłem błąd. Dobra, mahakamski do wymiany. Teraz już mi nic nie zrobi. To znaczy zrobiłby, gdybym... Witalności 3, no myślę, że to nie jest dużo. To jest całkiem dobra ręka, pod warunkiem, że krasnoludzki wóz jeszcze wymienimy. Bo jednak chcemy te jednostki mieć powzmacniane. Zobaczcie, jaka fajna ręka pod handbuff. Ale nie ma żadnego innego konstruktu, na przykład opętanego czy dekretu. Płacząca wierzba. No najlepiej brać lewą skrajnie jednostkę lub prawą ewentualnie w Aglais, żeby Torkę też przekazywał dwa punkty komuś, nie? Ajajaj. Dobra, tu weźmiemy 3 punkty obrażeń. Wzmocniło to Aglais, więc na niej się punkty nie stracą, wiadomo. Jest to też podwójna wartość poniekąd, ponieważ ona wzmacnia się podwójnie na koniec. O, fajnie. Torkę trafił Aglais. Nas próbuje wyciągać. Porzucona dziewczynka i to słabymi kartami. A tu nie mamy tego jak zbić, bo bym musiał poświęcić Sheldona, a tego raczej bym nie chciał. Wzmocnimy sobie tak. Raz, dwa, trzy i cztery. I właśnie tego wzmocnionego... wzmocnione hawekarskie wsparcie zagramy. A jak ci mój grosz śmierdzi, to cały psa pod ogon. Sheldon, ale jest nabity. Czternaście punktów. No tym go nie przebijam. Dobra, no to zagramy Itlin. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Ach, szkoda, że nie akurat w to hawekarskie wsparcie, bo jakbym miał 7 punktów, to jest to dużo silniejsze zagranie niż 3, prawda? On nas tu próbuje wyciągnąć słabymi kartami. W razie czego rzucę Aglais i tyle. Dobra, teraz sobie możemy zagrać to hawekarskie, ale nie wiem, czy nie użyję tego ładunku lidera. Wolałbym go zachować. Nic mi to nie da. Nie przebijam go hawekarskim wsparciem. No dobra, to zagramy tak. Zagramy sobie Aglais. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłem. Za 16 punktów. Co będzie chciał mi to truć? Jest zaklinaczka puszczy. Okej, okay, teraz możemy zagrać sobie hawekarskie wsparcie, bo przebijamy. Tu było 100%, że Torkę przekaże, wiadomo, Sheldonowi. Pamiętajcie o tym, z Itlin tak samo.
Super, mamy dobry carryover. Nawet bym powiedział znakomity, a nie dobry. No i tak, opętany Dao byłby mile widziany. Wściekły Ifrit również. I jakiś Havokar. Triss jest niezła, ponieważ możemy to wymienić za właśnie opętanego Dao. I nie wiem, czy tak nie zostawię i nie wezmę sobie po prostu tylko opętanego Dao. Zagraliśmy już jeden konstrukt, co daje przywilej, że opętany Dao wyciąga nam właśnie dwa grady kamieni. Więc jest to stosunkowo wolne zagranie na pierwszą, zobaczcie. Zrobię co w mojej mocy. Wymieniamy krasnoludzki wóz. Dajemy opętanego Dao. Ale opętany Dao z kolei wraca nam te punkty. Saskia, no nieźle. Spieszmy się. Wystarczy jedna strzała. Może tutaj zastosuję nawet Ifrita Kolosa, ponieważ to ma odporność. Dyskomfortem jest tak, że... Myślę, że Ifrit Kolos. Może uda nam się jeszcze raz uderzyć z niego. Teraz zadajemy dwóm jednostkom 2. Będzie omijał trochę to, żeby zagrać do jednego lane'u. Ale jak będzie miał wysoką jednostkę, to mamy jak ją zbić w razie co. Jest Quarixis, no to trzeba zbić. Za wszelką cenę. No i na to poleci opętany Dao, ponieważ będzie to miało siły 8 lub 7. Ta muzyczka jest dobra. Zrobiłem ją ciszej, żeby nie było tutaj przegłuszeń. No nieźle, nieźle. Zagramy opętanego Dao. Usuwając Quarixisa. Następnie poleci Torkę, chciałem powiedzieć Filavandrel. Torkę, no a na końcu Sheldon Shax, żeby zobaczyć, która jednostka będzie najwyższa. Bo on może tam chomikować jakąś. Oj, albo teraz właśnie poleci w dane medbar. Cholercia. Tutaj się opłaca chyba w to uderzyć, wydaje mi się. Chociaż to też jest harmonia, ale to wzmacnia o 2. Uderzymy tam, gdzie boli. Dobra, 40 do 32. Jeszcze będziemy mieli zaraz uderzenie z Ifrita Kolosa po 3. Trzem jednostkom 3 obrażenia, chyba że przeciwnik nam ściągnie. Muszę coś wykombinować właśnie z tymi, nie? I tu nieźle. Zagramy sobie tak. No i... myślę, że tak. 64-37. No chyba wygraliśmy, wydaje mi się. Tak jest. Pomimo tego, że źle zrobiłem talię, można powiedzieć. No chciałem się z wami podzielić, podzieliłem się, no teraz sobie weźmiemy za ożywioną zbroję przedwieczusia, to na pewno. No i do wykorzystania i zamacha kamskich traperów 6 i 5 lub 7 i 4, czyli może dunkę i coś jeszcze. Zaraz wracam, zapraszam was do następnych zmagań. Mamy następnego gracza. Wiecie co, powiem wam, że trochę gorzej chyba wygląda ten deck, wydaje mi się. Z tą ożywioną zbroją, z tymi mahakamskimi traperami, jak to wyglądało fajnie. Kurka, że nie pomyślałem o tym, że to tak działa. Mamy opętanego Dao, mamy przedwieczusia, dwa grady kamieni lecą na spód, ponieważ nie mamy przeklętego zwoju, bo rzecz jasna rywal zaczyna. Czy to jest podobny deck do tego mojego? Już czas. Tak może być. No dobra, tu przeciwnik zrobi bardzo duże punkty. I myślę, że na alchemię już jesteśmy z góry
Może nie skazani na porażkę, ale jesteśmy chyba bardziej troszeczkę zepchnięci, bym powiedział. Dobra, po kolei. Bez niej i bez Torkiego. Zagrywamy wyrocznie. Widziałam już ten moment. Torkę. Torkę w Itlin. No nieźle. Później będziemy mieli całkiem spoko karty. Wydaje mi się. Jednak ufajcie i sercu, i rozumowi. Że tutaj trzy karty i pas. Coś takiego. Będziemy grać. Żałuję, że cię matka zrodziła. Dobra, fajnie, że w czarodziejkę z Dolblatana będzie bezpieczniejsza. Bo. My musimy się tu bronić. Spróbujemy jeszcze nieco wyciągnąć od rywala, ale zobaczcie, co on robi. Jest taki deck mocny. A jak ci mój grosz śmierdzi, to cały psa pod ogon. Jak teraz on spasuje, to my mamy już od razu kłopoty. Oby zagrał coś jeszcze. Myślę, że z taką ręką spokojnie możemy iść na następną rundę. Zrobiliśmy, co mogliśmy w tej rundzie. Ma nieskazitelnie duże punkty, więc... Tylko, żeby się nie pozaciągać teraz, nie? Mama Hakamski dwójniak, nawet fajnie. To jest trochę inny deck niż ja nagrałem jakiś czas temu. Mamy fajną rękę na później. Nie możemy się zaciągnąć gradami kamieni za bardzo. Dobrze by było dobrać później Dekret, na przykład Aglais i Etriel. Może Ciara, no niekoniecznie w sumie. No tutaj pas będzie. Bo wszystko, cokolwiek oddam, to będzie za dużo. A za mało na to, żeby nam dać przebicie. Czy jakiekolwiek wyrównane szanse. Ma kruki, ma 16 punktów łącznie z kruków posłańców, chyba że się jakoś zaciągnie, nie? Ale też może grać Derrana. Chociaż Derran stali przenosi. Co on chce jeszcze to grać? Nie wiem, tam wyglądała naprawdę nieskazitelnie ta talia. Pozwoliłem sobie wprowadzić Etriel i Muirlegę. Musiałem jeszcze wymienić dwa wozy bojowe, bo sądzę, że nie byłyby aż tak potrzebne. Wprowadziłem też Ciaran. Wiadomo, przedwieczusia, tak jak mówiłem. I coś jeszcze? Aha, i kocimiętkę. Wymieniając dwa wozy, dwóch mahakamskich traperów na pewno i tą ożywioną zbroję. No nieźle. Nawet całkiem nieźle. Mamy tutaj kartę, która pozwala nam na odsłonięcie, że tak powiem, dla nas punktów. Nie ma konstruktów, nie? Nie ma dekretu, Etriel. Co za gość? Dlaczego ludzie się poddają? Powiem wam tak. Dużo jest zależne od tego, co oglądacie za dzieciaka. Ja oglądałem Dragon Balla i powiem wam, że tam jest postać Vegety, która mnie do dziś motywuje. I on się nigdy nie poddawał. Sam zawsze do wszystkiego dochodził, czy to treningiem, no najczęściej wiadomo, treningiem albo charakterem. I to odzwierciedla właśnie przegranego od wygranego, bo moglibyśmy się poddać, ale kiedy już widzimy, że na bank nie mamy szans. Nawet z zaciągnięciem można wygrać. Ostatnio udowodniłem to kumplowi, gdzie z Hajdawerem na trzecią rundę zaciągnąłem się Hajdawerem. No i co? Udało się wygrać. Pomimo, że byłem zaciągnięty kartą trzypunktową. Także no, nigdy się nie poddawajcie. Starajcie się. Zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy następnego gracza, Mirror, Note Ketchup. Żadnych negocjacji. Tak się nazywa nasz rywal.
Zaczynamy. Mamy dwa grady kamieni. Ja lubię mieć grady kamieni na ręce, bo po pierwsze, jeżeli mamy nawet tego opętanego Dao, to wtedy możemy ze spokojem sobie je wymienić. Mamy na razie przedwieczusia. Opętanego możemy dobrać w każdej chwili. Myślę, że Ciara może tu być pomocna. Znaczy pomocny, ja mówię czasem ona. Hawekarzy. Myślę, że jedno hawekarskie wsparcie. Dobra, tak sobie zagramy. Zostawiam grad kamieni ze względu na to, że przeklęty zwój odkłada kartę oczywiście na sam spód. Zaczniemy od hawekara, ale myślę, że wzmocnię raz. Bez wzmocnienia torkę, rzecz jasna. No i mam nadzieję, że hawekar nie wzmocni właśnie torkę. To jak? Robimy. Jeżeli wzmocni, to na razie nie gram wyroczni, bo myślę, żeby sobie ją dobrać, gdzie ona jest, tutaj. Ona wzmacnia kartę, która nie jest wzmocniona, dlatego chcę, żeby nie wzmocniło torkę, bo z tego mam później większy przywilej. Jedyny dobry dłan to martwy dłan. No dobra. Tutaj nie będziemy zastosowywać Ciaran ze względu na to, że ta karta ma zasłonę. Wyrocznia wzmacnia kartę, którą wybierzemy niewzmocnioną, o liczbę kart, które mamy wzmocnione w ręce. Trochę to skomplikowane, wiem. Więc tak, weźmiemy sobie właśnie wyrocznię. Odłożymy na spód grad kamieni. Myślę, że... Teraz wzmacniamy kartę o 4, ponieważ mamy 4 wzmocnione karty, prawda? Ale myślę, że jeszcze raz sobie zagramy raz. Wzmacniamy wszystko oprócz Torkiego i wyroczni. Zagramy... Tutaj... Wyrocznia... Nie boisz się? I teraz w Tork. Torkę przekazuje 6 punktów wzmocnienia. Tym razem trafiło na Tris motyle. I Torkę został wzmocniony poprzez hawekara, który wzmocnił też przedwieczusia. Super. Franciszek Bedlam. Niech żaden nie ucieknie! Nieźle, nieźle. Tutaj rywal też się rozstawia ze swoim wzmocnieniem. Myślę, że Ciaran raczej bym chyba zachował na hawekara. Bo to wzmacnia najsłabszą, więc... My sobie zagramy drugiego hawekara. Toż to okazja, król złoty. Stris fajnie chyba by było dobrać nawet Aglaze, tym bardziej, że mamy dwóch hawekarów, ale na tą chwilę zagramy Ciara. Mam złe przeczucia. Z przesunięciem, bo jeżeli przeciwnik miałby oczyszczenie, na przykład na Franciszka Bedlama, to by go oczyścił, nadal by działało. A, to jest nek. Nie rozśmieszaj mnie! Okej. Okay. Zagramy sobie Tris za 11, aż mi szkoda jej jest. No mamy dwóch hawekarów, więc może warto za hawekarskie wsparcie wymienić, albo po prostu za urodzajne żniwa. Myślę, że urodzajne. Dobierzemy Aglaze. A jak ci mój grosz śmierdzi, to całuj psa pod ogon. Zagramy sobie hawekarskie wsparcie. A jak ci mój grosz śmierdzi, to całuj psa pod ogon. Ach, szkoda, że nie w Aglaze. No trudno. No po co ja wziąłem tą Aglaze? Wzmacniaj żeś tą Aglaze, panie Torkę. Ale fajnie, że dwa razy wzmocnienie w Torkę. Więc hawekarze, zobaczcie, robią 4 punkty zamiast 2. Myślę, że jeszcze zagram Itlin. Oj, tutaj mocno. Chyba, że zagram na razie przedwieczusia. Zagram przedwieczusia, później Itlin. Będę miał 100%, że trafi w Aglaze. I już będę miał zagrany konstrukt, co da mi przywilej tego, że opętany Dao będzie mógł zostać zagrany. Pamiętajmy, że jeden grad kamieni mamy na spodzie. Ale ja się trzymam tego fotela, jakbym miał zaraz... Nie wiadomo, co zrobić, odlecieć.
No zobaczcie to. Cały czas gdzieś tam Itlin dostaje. No dobra, daje nam to 18 punktów na teraz. Więc też nie jest to złe, nie? Elfi skryba. Tak, to by się zgadzało. I krąg życia, który przebija nas. No ale teraz Itlin daje nam naprawdę solidne punkty. Nie dość, że 18 na stole, jest to 66 punktów. To wzmocnimy Torkę o 4, który wzmocni Aglais. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Dobra, i u nas jest pas. Jasny gwint. Jest Necker u niego, no chyba, że rzucić jeszcze coś. Zobaczymy, zagrał Itlin. Też najprawdopodobniej może tam być Torkef Aglais. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Ale może nas rywal nie przebić. Oj, tutaj wzmocnił, jednak nas przebije. Pan wybaczy, z pewnością ta słynna elfia niezdarność. No i właśnie, co teraz? Aglais zrobi więcej punktów później, więc chyba bym musiał zagrać to w Torkę. Wydaje mi się, że zagram, bo jeszcze Aglais mi się powzmacnia. I tutaj ma Brechena ustawionego, to mi się nie podoba. Może dlatego zagrał cwaniaka. Ale zagrał już złotego Neckera, więc to też jest dużo. Nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Mamy fajne jeszcze tutaj karty, wiadomo. Dobra, zagramy sobie jeszcze. No nie wiem, kurka siwa. Dobra, mam mnie na równi. No trudno. Ma 8 punktów wytrzymałości, co daje fajne przywileje dla niego. Właśnie, żebym ja go przebił zaraz. Grad kamieni rzecz jasna do deku. Jest opętany dał. Jak spasuje. Z jednej strony wolałbym, żeby tego nie pasował rywal. No to ja bym musiał zagrać opętanego Dao, bo on mi przebija. Trochę mi szkoda, no ale dobra, skrócimy się z dwóch kart, prawda? On jedyny, to znaczy przebija mi też Torkę, no ale szkoda Torkę, który ma 26 punktów. Dobra, gramy. Aglais też nie chciałem wydać. Ona jeszcze swoje potrafi zrobić. To znaczy będzie potrafiła zrobić. Dobra, jesteśmy skróceni. Dalej, dekret poproszę. To jest trzecia gra, a nie ma dekretu. Chyba przez trzy gry. Jest Etriel. Nie ma Muirlegi. Kawekarskiej wsparcie też nie jest złe. Ma kartę więcej i podwójny lasej. Może jednak to hawekarskie wymienić, chociaż 3 punkty dla Torkę, który przekaże też 3, to też jest całkiem spoko. Czarodziejka, nie wiem czy mi przetrwa, ale może. Ifrit Kolos, super. O, jest mój Irlega! Ale dobrało genialnie! Liczyłem na wściekłego Ifrita, który... No nie wiem, lubię tą kartę strasznie. Zobaczcie, 7 punktów teraz zadaje. Dobra. Zagramy sobie tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Myślę, że Ifrita Kolosa warto będzie wzmocnić. Na początek... Urodzajne żniwa może. Dobra, tutaj weźmiemy komando Vernosiel. Będzie wzmacniać to... Wzmocni to losowo. Wzmocniło Muirlegę. Nawet całkiem spoko.
Przeciwnik ma podwójnego Lasseya, przypomnę, więc jego Torque jest bezpieczny. Nasz niekoniecznie. Bo przeciwnik może grać jakiś Toyad. Co jest, kurka siwa? No nawet mi nie dadzą dograć. Aglais była za 16, 12, 28. Za 28 Aglais. Super. I Frit Kolos sami widzieliście. No, no, no. Note Ketchup, no co ty? Nie ma GG. Za takie coś? Że się poddajesz? Co ty, chłopie? No dobra, zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy następnego gracza. Hochstapler kontra Pobudzenie. Krokilon nie jest dla ludzi. Ark the Best. Znowu zaczynamy. Mamy grat kamieni, który możemy odłożyć na spód. Ifrit Kolos na pierwszą nie jest zbyt fajny. Ale mamy wyrocznie. Myślę, że wymienię Ifrita chyba. Muirlega. Nie ma Etriel. Mogę dobrać ją z Triss. Ale wiadomo, wolałbym dobrać jakąś Aglais czy coś. Koci miętka. Jakieś punkty tam nam może zrobić. Na razie Ciaran. Wronie oko, tak? Wronie oko może się przydać przeciw tym blokadom. Co by tutaj wymienić? Chyba wymienię Wronie Oko. Wydaje mi się, pomimo że się przyda. Albo może Hawekarskie, no też by się przydał. Dobra, Wiedźmina. Raz, dwa, trzy, cztery. Zagramy Triss. Nie będzie tu drugiego Soden. Wymienimy, co ja chciałem? Kocimiętkę? To po co ją wzmocniłem? Dobra, Hawekarskie, a bierzemy do talii, znaczy do ręki, chyba Aglais. No i wyrocznia działa całkiem fajnie, nawet bez wzmocnienia następnego, bo zobaczcie, ona wzmacnia o 5 kart. Więc dwa ładunki pobudzenia mamy. Co to jest? Mogę to robić z zamkniętymi oczami. O nie, tylko nie oni, kondotierzy. Tylko nie kondotierzy. Ja na to najczęściej przegrywam, powiem wam szczerze. Więc zobaczymy, jak będzie i tym razem. Dobra, na początek wyrocznia. Widziałam już ten moment. Torque. Torque wzmocnił Aglais. Super. To mi się podoba. No nie mamy Hawekara, nie? Więc tutaj Wronie Oko raczej powinno też lecieć chyba. On będzie zagrywał mi to z cmentarza, cholercia. Nie mamy jak tego wygnać. A myślałem, żeby tutaj wstawić Xaviera. Jak miałem do wydania 11 punktów w werbunku, to wziąłem sobie jednak Ciaran. I jakąś piątkę jeszcze. I chyba kocimiętkę. Dobra, na tą chwilę może zagramy tego Wiedźmina. Nie wiem, jak przeciw temu grać, jeszcze nie odkryłem tego. Zbyt rzadko na to trafiam, a jak trafiam, to zazwyczaj niestety przegrywam. Czy ty sobie kurwa kpisz? Kocimiętka zamiast koron? No właśnie, czy ty sobie kurwa kpisz? Granie takim deckiem? Wziąłbym Hawekara poniekąd. Może wezmę Hawekara, a odłożę na spód grat kamieni. Ale opętany Dao też by się przydał, nie? Mamy tutaj, zobaczcie, no dwie opcje, czyli Triss. Mamy też dekret, ale jak zaczynamy, to mamy również przeklęty zwój, który może nas wspomóc. Albo sobie przygotować to pod właśnie opętanego Dao. Przy 6 kartach spasować czy coś. Hmm.
Może Etriel też by było to spoko. Ale dobra, wezmę sobie opętanego. Grat kamieni na spód, żeby się nim nie przejmować. I może rzucę sobie właśnie wronie oko. Jedno oka Baśka. No i on takimi kartami mnie zrobi, kurka siwa. Może trzeba to grać jeszcze jednak. Mogę to robić z zamkniętymi oczami. Przecież ja mogę zagrać Przedwieczusia. Później dograć właśnie opętanego Dao, skrócić się z dwóch kart dodatkowo. Dzięki czemu będzie lepiej dobrać Etriel, nasze konstrukty. Nie będzie to źle, złe może. Ale zobaczcie jakie punkty. Dobra, niech będzie Przedwieczuś. Zobaczymy co potem. Najprawdopodobniej tak jak mówię, chciałbym zagrać opętanego. Wtedy zdejmę mu kondotierów. Nagonka. I teraz tak. Zbijam mu 8. Czyli to będzie 22. Ledwo go przebijam, nie? Więc może to zostawić lepiej. Na następną rundę właśnie. Jak go ledwo przebijam, to nie wiem, czy powinienem tutaj grać. Wydaje mi się, że nie. Że lepiej to zostawić na później. Spróbuję tak. No dobra, mamy jakiś tam Kerouber. 12 na Aglaze, nie jest to złe. Jeden grad kamieni na spodzie, więc spoko. Ten wymienimy, rzecz jasna. Ciaran. Czy ja się mogę jeszcze czymś zaciągnąć? No nie mam Etriel, nie? Ani Havekara żadnego. Może jedne urodzajne wymienię chyba. Jest Ifrit Kolos. No całkiem nieźle. Po zagraniu opętanego Dao, to on będzie zadawał już po 3 punkty obrażeń, więc myślę, że jest to bardzo silne. Iluzjonista też powinien iść do zbicia. Czy ja bym chciał zacząć z tego? Może na razie urodzajne żniwa, a później. Chociaż drugi iluzjonista stwarza mu, no właśnie, drugiego kondotiera, nie? O sile czwartej już wtedy. Może Ifrit Kolos, no ale to przeżyje. Dobra, niech będzie opętany Dao. I zobaczymy co dalej. Mogę to robić z zamkniętymi oczami. Sheldonix. Nie mamy Havekara, żeby móc wzmacniać sobie, wiecie, rękę, nie? Tutaj mamy głównie właśnie Havekarskie wsparcie i Havekarów przemytników, aby wzmacniać naszą rękę. Wiadomo, jest jeszcze lider, urodzajne żniwa. Itlin, więc trochę tych punktów jest. Ich królestwa runą jak zamki. Nie zdążyłem zobaczyć. Dał nam teleportację na pewno chyba. To znaczy na pewno. Nie wiem co wziął. Przedwieczusia? Nie, Przedwieczuś jest. Dobra, na razie gramy urodzajne żniwa, bo najprawdopodobniej tym go przebijemy. No i tak właśnie jest. Ciaran wzmocniony. Myślę, że jeden ładunek lidera sobie poświęcę. Tak. Ifrit dostał wzmocnienie z Torkiego. Przejść do 9 na tą chwilę. Trizmo tyle sobie dobrał, no nieźle. Zrobię co w mojej mocy. To jest taki deck, który wymaga właśnie tego, żeby mieć wszystko tam na ręce dobrze ułożone, to wiem. Ale potrafi zrobić, może Ramona sobie dobrał, potrafi zrobić takie punkty, że to głowa mała.
Na tą chwilę myślę, że Itlin niestety nie ma 100%, że Torkę da Aglaze, ale wydaje mi się, że chyba tak powinienem zagrać, bo nic innego tutaj nie jest dla nas fajne. Oto nadchodzi wiek miecza i topora. Ach, w Ifrita Kolosa. Nie jest to też złe, ponieważ jest to stosunkowo karta, która jest podatna na zagrożenia. Na stanowiska u rywala, nieźle. Pewnie to sobie wtasował. Chociaż nie wiem, czy nie może jednostki. Rzeczywistość. Dowolną jest jednostkę, tym, co nie znika, to sobie wtasował, wiadomo. No i teraz zagrywa drugiego. Wszystko jest ułudą. Ach, wiedziałem, że to użyje. Tutaj użył, tak? Ifrit Kolos zada po 3, więc może tu powinienem uderzyć. Wtedy on ma minus 7, czyli 24. A my 25. Może to być spoko niby zagranie, ale mogę... Tak, zagram sobie tak. Tylko, że Hochstapler, nie? Może Muir Legge na razie w nożownika? Bo nic mi to nie da, że usunę mu iluzjonistę. Myślę, że na razie zagram tak. Bo dobra, daj mi tak. Faktycznie. Tak jak mówiłem za pierwszym razem. Najwyżej mi go zablokuje. Zakazany. Spoko, już mamy go z głowy. Ciaran to jest 20. No za mało. Trochę za mało. Dobra, zagramy Muir Legge. Jeżeli on spasuje, to zagram Ciaran po prostu. Próbuję zachować ładunek lidera. Dobra. No i ma podwójnego Lasseya. Następny gracz. Następny gracz, który ma podwójnego Lasseya. Oby nie miał Wachenmara, bo jak nam zablokuje, to nie dość, że sobie stworzy, to jeszcze może usunąć właśnie. Najprawdopodobniej ma jedną odpowiedź w postaci jakiegoś Wilgeforca czy magicznego wstrząsu. To jest niezłe. Znaczy niezłe. Dekret. Myślę, że Sheldona oddam. Urodzajne są lepsze, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie Torkę, no to on wzmocni sobie losową. Tutaj mamy z dekretu wściekłego Ifrita, który zada więcej niż Sheldon. No i tak zagramy. No tracimy niestety na jednej jednostce. Trudno. Okej, zagramy urodzajne żniwa. Chociaż może nie. Może na razie czarodziejkę. Może nam zablokuje ją. Iluzja, powiadasz. Nie widziałeś jeszcze, co potrafi. Ten się zablokuje, wiecie, z Hochstaplera. I tym samym będzie miał niższy cel pod tego Wachenmara, gdyby go grał. Dobra, jest blokada tutaj. Urodzajne teraz. Powinienem wziąć komando, bo robi nam lepsze punkty, ale tutaj mamy chyba więcej. Więcej, bo Torkę wzmocni o 2 Aglaze, więc bierzemy to. Plan czeka tu tylko śmierć. No zobaczymy. Przeciwnik na bank ma jedną odpowiedź. Z tym się trzeba liczyć. Jest Ramon. Iluzjonistę. Patrz uważnie. No myślę, że zagramy dekret we wściekłego Ifrita. A wściekłego Ifrita tu w iluzjonistę. Przynajmniej mu stworzy o sile 1 tego nożownika, gdy będzie grał go następnego. Więc jest to 3 punkty mniej. Czyli zrobił więcej wściekły Ifrit właśnie. Zbyt długie utrzymywanie iluzji może kosztować życie. Dobra, zagramy teraz... Torkę. Ja wam dam kulki zaraz, nie!
kajdak dobiemy! Niestety, kocimiętka tam będzie sobie hasać. Tu chyba mamy porażkę. Posłuszeństwo albo bat! No tu nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficer. No ale nie bije go, znaczy, że ma odpowiedź. Czyli przeciwnik wygrał. Nie ruszaj się, jeszcze nie doszedłem do siebie. Aglejs 28, nieźle. No chyba, że nie ma odpowiedzi, ale wątpię w to. Zakazany rytuał już zagrał, więc miał odpowiedź potencjalnie. No ale nie uderza wysokich jednostek, znaczy to najprawdopodobniej, że ma. 34-47, nieźle. No i ma Sirocco, niestety. No trudno, tym razem się nie udało. Ten podwójny lasy myślę, że zaważył. Gdybyśmy my mieli lasce, jak gdyby nam się udało jakoś tutaj go wyegzekwować, no to może byśmy zdobyli właśnie tą grę. To tyle, jeżeli chodzi o ten deck. Wygląda bardzo ciekawie. Jest to zupełna świeżość. Bardzo lubię dla was takie deki stwarzać i dla siebie też, bo dla mnie też to jest poniekąd wyzwanie granie takimi dekami, które są niecodzienne, które no sprawdziliśmy siłę tego deku i uważam, że jest tak solidna 8/10. Mógłbym tutaj na pewno tyle dać. Czasem jest problem w pierwszej rundzie, to wiem, ale jednak jak może poświęcimy jakieś nieco silniejsze karty, te wzmocnione czasem, to może nam to dać przychylność wygrania tej pierwszej rundy. No ale jednak czasem za, może nawet cenę Torkiego, który ma na sobie około 20 punktów czy 18. Widzieliście, że akurat w ostatniej grze no dużo myślę, że zaważyło to, że nie dobraliśmy ani hawekarskich wsparć, ani hawekarów. Ja wymieniłem chyba hawekarskie wsparcie jedno, ale z myślą taką, że później je dobiorę. Tak? To deck funkcjonuje, myślę, że całkiem dobrze. I znowu widzicie, znowu trafiłem na kondotierów i znowu na nich przegrałem. No, ciężko mi się na nich gra, nie wiem. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!